Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o 5 błędach, które popełniamy kupując rośliny. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak wspomniałam na wstępie, chciałam Wam dzisiaj kochani opowiedzieć o aż 5 błędach, które popełniamy kupując rośliny. Będę mówiła z mojego doświadczenia i są to wszystko błędy, które ja popełniłam i chciałam się z tym z Wami podzielić, tak abyście mogli się nauczyć na moich błędach. Myślę, że pewnie część błędów popełniliście również Wy, natomiast zdecydowanie lepszym sposobem jest uczenie się na cudzych błędach niż na swoich, także sprawdźmy, które 5 błędów ja popełniłam, kupując roślinę. Błąd pierwszy. Kupowanie rośliny z wishlisty, gdy tylko ją znajdziemy. To jest błąd, który popełniłam chyba największą ilość razy. Jeżeli miałam na swojej wishliście jakąś roślinę, o której marzyłam, którą chciałam kupić, miałam ją w planach, i gdy tylko nadarzyła się okazja, gdy tylko znalazłam jakąś ofertę, czy to była oferta stacjonarnie gdzieś dostępna, czy to była oferta w jakimś sklepie internetowym, czy to była oferta od osoby prywatnej gdzieś przez internet, no to można powiedzieć, rzucałam się jak szczerbatę na suchary i już nie patrzyłam na nic i na cokolwiek, tylko po prostu ta roślina była moja. Tak, błąd ten popełniłam zdecydowanie wielokrotnie. O jednej takiej roślinie już wspominałam i pokażę Wam ją jeszcze raz. Jedną z takich roślin, które kupiłam w szale tego tylko, że ją znalazłam w sklepie, to była Monstera Monkey Mask. I tak ona się prezentuje. Dzisiaj ja ją pokazywałam w jednym z poprzednich filmów, podlinkuję go dla Was. Jeszcze się za nią nie zabrałam. Co prawda dalej trwa w jej wypadku kuracja toksinem. Widzę, że jest dość skuteczna. Dostanie też teraz porcję nawozu dodatkową. Natomiast tak, jak zobaczyłam tą roślinę, będąc w sklepie stacjonarnie w Leroy Merlin, no to nie mogłam z nią nie wrócić do domu. To i wróciła ze mną. Trochę podrosła, ale to był taki naprawdę bardzo zabiedzony egzemplarz, ponieważ to była ostatnia sztuka w sklepie. To, tak jak wspominałam, było kupione już dość dawno temu i to były czasy, kiedy te Monstery Monkey Mask się rozchodziły jak ciepłe bułeczki. I tak też było w tym wypadku. Tam przyszła wtedy jakaś nie za duża paletka do Leroy. No i ja się załapałam niestety na tą ostatnią sztukę. No i nie wyglądała ona zbyt dobrze. Nie była ani bardzo jakaś rozrośnięta, ani tam tych pędów nie było zbyt dużo. No mi się z czasem udało ją tam troszkę porozmnażać. I tak to wyglądało nawet nieźle. Potem teraz były jakieś problemy chyba z jakąś chorobą grzybową, z której, tak jak mówię, roślina wychodzi. Jeszcze ją teraz poprzycinam, porozmnażam. Teraz jest już powoli idealny do tego moment się zbliża. No i właśnie, tak wygląda ponad rok po zakupie. Już dokładnie nie powiem Wam ile miesięcy, ale no nie wygląda spektakularnie. I nigdy nie miała takiego momentu, w którym by wyglądała jakoś zachwycająco, nawet w dniu zakupu. I tak właśnie jest, jak kupujemy pierwszą roślinę, która trafi nam gdzieś w ręce, czy to fizycznie, czy to właśnie w formie jakiejś oferty. Bo tak jak pokazywałam też w tamtym filmie, właśnie z zakupami z Biedronki, podczas zupełnie zwykłych zakupów spożywczych w Biedronce, nawet nie planując zakupu, nawet specjalnie nie byłam zainteresowana tą gazetką wtedy roślinną, po prostu trafiłam na egzemplarz, który był gęsty, który był taki pełny i naprawdę zachwycający. I muszę przyznać, że ta roślina od samego startu wygląda po stokroć lepiej od tamtej ostatniej biedaczki z Leroy. To, że trafimy pierwszy raz na jakąś roślinę, wcale nie znaczy, że powinniśmy od razu ją kupić. Jednak miejmy takie krytyczne spojrzenie, czy ta roślina tak po prostu wygląda dobrze, bo tak jak mówię, no takie potem słabsze, gorsze sadzonki zawsze trochę mają pod górkę i nawet jak je wyprowadzimy, to trwa to zazwyczaj bardzo długo, a lepiej inwestować po prostu w egzemplarze, które od startu wyglądają dobrze. Także polecam nie rzucać się na pierwszą roślinę tylko dlatego, że jest tą, która jest na liście i ją bierzemy. Tylko jeszcze zastanowić się, czy na pewno ten egzemplarz prezentuje się dobrze. Z mojego doświadczenia właśnie kupowanie tej pierwszej rośliny, którą spotkamy z naszej wishlisty, jeżeli ona nie jest najlepszej jakości, kończy się po prostu zakupem drugi raz tej samej rośliny. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wy rośliny kupiliście właśnie, gdy tylko nadarzyła się okazja, bo były gdzieś dostępne i czy też kupiliście potem drugą, tak jak ja w przypadku tej Monstery Monkey Mask. A teraz przechodzimy do błędu numer 2. Błędem numer 2 jest kupowanie roślin
z niepewnego źródła. W moim przypadku dotyczyło to głównie roślin kupowanych od osób prywatnych i pojawiały się problemy takie chociażby jak nieprawidłowe oznaczenie roślin. Ostatecznie okazywało się, że kupiłam inną roślinę niż chciałam kupić. Najprawdopodobniej te osoby zupełnie tak jakby nie były świadome tego dokładnie, którą odmianę mają, albo też kupiły ją z jakimś błędnym oznaczeniem. Takie pomyłki przy kupowaniu z niepewnego źródła zdarzają się stosunkowo często i często zdarzają się, jeżeli kupujemy filodendrony. I ja sobie takiego filodendrona również oczywiście musiałam kupić. Był to taki filodendron, no to też tych pierwszych liści nie ma. Generalnie filodendrony mają też to do siebie, że one, te pierwsze liście często mają takie zupełnie do niczego niepodobne. Na przykład jak te. No taki wiadomo, że to filodendron, tylko zupełnie nie wiadomo jaki. No miał być to filodendron bipennifolium, czyli ten filodendron też określony jako skrzypce, violin. Natomiast okazało się dopiero po czasie, jak sadzonka się rozrosła, że to jednak jest filodendron pedatum. Także niestety można powiedzieć, dla mnie to był zakup nietrafiony. Nie trafiłam, jeżeli chodzi o tą odmianę, którą chciałam kupić. To się zdarza, to się po prostu zdarza, także takie pomyłki nas mogą spotkać. Co możemy robić, żeby jednak w tych ofertach od osób prywatnych móc znaleźć to, co chcemy i żeby obyło się bez problemów, to przede wszystkim prośmy zawsze o zdjęcia, aktualne zdjęcia roślin matecznych. To jest po prostu standard i powinno to być oczywiste. To jest podobnie, jak ktoś kupuje zwierzęta z hodowli. Chociaż ja jestem zdecydowanie całym sercem za adopcją roślin, ale jak ktoś się decyduje na zakup psa lub kota, no to jest oczywiste, że zapoznaje się z tym, jak wyglądali rodzice tego zwierzęcia. I tak samo jest w przypadku zakupu rośliny. Jeżeli kupujemy sadzonkę, to dobrze byłoby się upewnić właśnie, jak wygląda roślina mateczna, czy roślina mateczna jest w dobrej kondycji. Jeżeli ma mieć ona jakąś wariegację, to jak ta wariegacja wygląda w tej roślinie, czy to była już jakaś taka w znikomym stopniu gdzieś wariegacja w postaci jakiegoś pojedynczej kropeczki, na przykład na monsterze wariegacie. To wszystko są bardzo ważne dla nas informacje i bez tego trudno jest dobrze kupić roślinę. Dlatego pytajcie i myślę, że powinno to się nie spotkać z żadną negatywną odzewem, tylko każda osoba, która uczciwie handluje swoimi nadwyżkami roślin, nie powinna mieć problemu z tym, żeby Wam pokazać, jak wygląda właśnie roślina mateczna. Druga rzecz, która mnie spotkała, kiedy kupowałam sadzonki od osoby prywatnej, to niestety te sadzonki przyszły zgnite. Niestety miałam taką sytuację, kiedy ktoś, nie wiem czy przed sprzedażą już, czy na czas transportu, chociaż wydaje mi się, że to przez czas transportu by nie miało szansy jeszcze się wydarzyć, to tak jakby gdzieś były wsadzone do jakiejś wody te sadzonki i one się z jednej strony ani nie ukorzeniły, natomiast te końcówki po prostu zaczęły gnić i po prostu roślina przyszła i od dołu, od miejsca cięcia było widać, że po prostu gnije. Także najprawdopodobniej, jeżeli zostały włożone do wody, to nie została zachowana ta procedura przesuszenia miejsca cięcia, tak żeby się tkanka kalusowa wytworzyła i niestety trafiły do mnie sadzonki zgnite. Także to też niestety czasem się zdarza. Wiem, że też problematyczne jest w okresie zimowym transport, szczególnie sadzonek hoi w jakichś takich mokrych watkach, szmatkach i na te pomysły, można powiedzieć, sprzedawców sadzonek to też są bardzo ciekawe. Ja już się spotkałam z naprawdę wynalazkami, czasem mam wrażenie. To też jest informacja gdzieś, którą warto wiedzieć i ewentualnie potem dopytać i ustalić, jak będzie zabezpieczona sadzonka na czas transportu, żeby potem nie było właśnie jakiegoś przykrego rozczarowania. Trzeci błąd. Trzeci błąd podczas kupowania roślin, uważam, to jest kupowanie na szybko. Czyli mamy wishlistę składającą się z kilku, czy tam kilkunastu pozycji i niczym po prostu sprinter, po prostu od jednego punktu do drugiego chcemy jak najszybciej zrealizować te zadania, a samo kupowanie tych roślin, sama ta realizacja wishlisty powinna być dla nas przyjemnością. A często robimy tak, że wpędzamy się w takie poczucie, że właśnie musimy odhaczać obowiązki, niczym bylibyśmy w pracy i skreślać po prostu rzeczy ze swojej listy. I gdzieś ta przyjemność w ogóle się zatraca. Biegamy i latamy za tymi roślinami. W momencie, kiedy już jedną roślinę z wishlisty kupimy, to zamiast mieć chwilę taką, żeby się nią nacieszyć, to już biegniemy i myśli nasze biegną do kolejnej. I robi się z tego właśnie taka
bieganina, robi się z tego obowiązek i w ogóle w tym wszystkim gubi się przyjemność, więc ja teraz już nauczona moimi poprzednimi doświadczeniami, jeżeli mam jakieś rośliny na wishliście, a mam i chętnie się z Wami podzielę w kolejnym z filmów, jakie rośliny chętnie bym do swojej kolekcji dołożyła, to właśnie, po prostu lecimy jak z karabinu maszynowego, najchętniej byśmy wszystko zakupili za jednym razem. A realizacja właśnie wishlisty to powinien być przyjemny proces, który jest dla nas relaksem. Samo te szukanie tych roślin, szukanie też właśnie tego, tak jak powiedziałam w punkcie pierwszym, odpowiedniego egzemplarza tej rośliny. To wszystko powinno być dla nas wielką roślinną przygodą. Szczególnie jest to ważne, jeżeli kupujemy rośliny przed wariegacją, bo tutaj te genetyczne uwarunkowania często są bardzo istotne. Jedna chociażby Monstera Deliciosa Variegata i druga to będą dwie zupełnie różne rośliny, więc warto dać sobie czas i na spokojnie szukać tej idealnej, którą chcemy zaprosić do naszego domu i do naszej kolekcji. Pobocznym, jakby to powiedzieć, wątkiem tego problemu jest przy tym szybkim kupowaniu często też przekraczanie budżetu. I to jest już, myślę, zupełnie osobny temat na osobny film, ale wspomnę tylko, że ceny roślin, jak widzieliśmy już niejednokrotnie, potrafią w bardzo krótkim czasie się diametralnie zmieniać i na to wszystko, na te poczucie takiego zabiegania i takiego właśnie realizacji jakichś obowiązków, które sobie sami narzucimy, dochodzi do tego wszystkiego jeszcze to, że jesteśmy niezadowoleni z tego, że kupiliśmy pewne rośliny zbyt drogo. Każdy, myślę, kto kupił Philodendrona Birkin w tej cenie, w której się pojawił na starcie, czyli sadzonka za około kilkaset złotych, gdzie naprawdę na przestrzeni kilku miesięcy one trafiły do sklepów spożywczych i zaczęły kosztować po kilkanaście złotych, to gdzieś trudno czuć zadowolenie z tego swojego pierwszego zakupu, bo ewidentnie te osoby zapłaciły bardzo dużo i można wprost powiedzieć, że po prostu przepłaciły. Wtedy oczywiście, kiedy oni to kupowali, te ceny były rynkowe, tak to wyglądało, ale te ceny się bardzo szybko zmieniły. Podobna sytuacja, mam wrażenie, teraz ma miejsce z Pink Princess. Kto nie tak dawno kupił Pink Princess w zdecydowanie wyższych cenach, szczególnie jeżeli kupił to z myślą o jakimś rozmnożeniu tej rośliny i inwestycji jakiejś w tą roślinę, to na pewno jest źródłem frustracji i niezadowolenia, bo te ceny właśnie poleciały, można powiedzieć, tak jak w przypadku Birkina, na łeb, na szyję i myślę, że będziemy obserwować po kolei, jak ci kolekcjonerzy trafiają właśnie do tej sprzedaży takiej masowej, do sprzedaży w marketach i te ceny będą takie bardzo już przyjemnie marketowe. Także moim zdaniem historia Birkina będzie się zdecydowanie powtarzać w tym sensie właśnie, że te rośliny będą bardzo szybko zmieniały swoje ceny. No widzimy teraz Pink Princess, jestem ciekawa, co będzie kolejne. Mam kilka typów, ale o tym przy innej okazji. Błąd czwarty. Czwarty błąd, który popełniamy, kupując rośliny z wishlisty, to właśnie kupowanie roślin spoza wishlisty. Czyli nie trzymamy się ściśle tego planu, który sobie obieramy na starcie, tylko po prostu jesteśmy właśnie w jakimś sklepie spożywczym, w jakimś sklepie budowlanym, widzimy jakąś dobrą ofertę. I co robimy? Kupujemy. Albo jesteśmy na jakieś pozapisywani właśnie w tych sklepach internetowych na jakieś newslettery, jakieś inne tam formy, że do nas ta reklama dociera, co jest teraz w ofercie. I co robimy? Kupujemy. I co kupujemy? No nie to, co było zaplanowane, tylko kupujemy coś innego. Dla mnie takim, można powiedzieć, sztandarowym problemem zawsze było kupowanie kalatei. Zawsze sobie mówiłam, że już nie kupię, po czym szłam właśnie gdzieś do jakiegoś marketu. No i były wielkie, piękne, no te kalatee tak zachwycają, naprawdę są wspaniałe. Ale ja wiedziałam, że ja znowu po prostu to się nacieszę nią przez kilka tygodni i się rozstaniemy. I znowu to będzie tak samo wyglądało, że znowu się pojawią plamy i znowu będzie zasychać i mnie to znowu będzie wkurzało i potem będzie wycinać te liście, czy nie wycinać. I już sobie naprawdę za każdym razem mówiłam ostatnia, a potem kupowałam jeszcze jedną i właśnie szczególnie kupowanie nie tylko spoza tej wishlisty, ale jeszcze kupowanie tych roślin, które wiemy, że seryjnie mordujemy jedno po drugim, no to jest droga donikąd. Dlaczego? Bo te pieniądze, które wydajemy na te z pozoru niedrogie, bo kosztujące często kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych rośliny typu właśnie kalatea, ona kosztuje powiedzmy te 30-40 złotych, no to te pieniądze zdecydowanie moglibyśmy przeznaczyć jako budżet na nasze rośliny z wishlisty, te, które często kosztują zdecydowanie więcej. I kupowanie tych roślin spoza listy nas naprawdę oddala od realizacji tych celów, które byśmy chcieli, tego, żeby znaleźć właśnie porządną sadzonkę, ładnie wybarwioną,
w dobrym rozmiarze, dobrze przekorzenioną, albo kupić jakąś bardzo ładną, fajną sadzonkę do samodzielnego ukorzenienia. Także warto sobie czasem powiedzieć, nie, nie kupuję Ciebie, bo chcę kupić kogoś innego. I ostatni, piąty błąd przy kupowaniu roślin. To kupowanie czegoś też spoza listy, ale z innych przyczyn. Kupujemy spoza listy, ponieważ roślina, o której marzymy, roślina, która jest na naszej wishliście, jest dla nas niedostępna. Ta przyczyna niedostępności może być albo finansowa i zupełnie po prostu roślina jest tak kosmicznie droga, że jest poza naszym budżetem i nijak nie jesteśmy w stanie do tego jakoś doskoczyć. Myślę, że o tym więcej przy następnej okazji. Albo ta niedostępność wynika z tego, że po prostu te rośliny nie są w Polsce dostępne. Bo takie rośliny zdecydowanie są i będą takie, które właśnie jeszcze nie weszły na nasz rynek. I co wtedy robimy? No nie mogąc mieć jednej rośliny, kupujemy tak w zastępstwie coś, co jest w jakiś sposób do tego podobne. Ja tego w moim wypadku akurat nie odczytuję jako błąd, ponieważ te rośliny też bardzo lubię, ale ja w miejsce filodendrona melanochryzum kupiłam sobie mikansa. Trudno mi to nazwać błędem, ponieważ obie rośliny bardzo lubię i muszę przyznać, że mikans moim zdaniem nie ustępuje urodą melanochryzum w żadnym wypadku. Są to jednak dość różne rośliny, o czym też już kilkakrotnie wspominałam. Jest też na kanale film z bardzo dokładnym wylistowaniem wszystkich różnic pomiędzy tymi roślinami. Więc myślę, że takie podejście tylko w niektórych wypadkach jest błędem. W takich, których w dużej mierze on sprowadza się do tego, że mamy roślinę w naszej kolekcji, której w sumie nie lubimy, bo ona jest tylko tym zastępstwem i czujemy, że jest taką tylko słabą namiastką tego, co chcieliśmy uzyskać. Więc w przypadku zakupu tych substytutów, tych naszych zastępczych roślin w miejsce tych wymarzonych wishlisty, zalecałabym Wam tylko naprawdę jeszcze dwa razy tak się zastanowić, czy na pewno tą roślinę chcemy mieć w kolekcji, bo to może być hit, tak jak w przypadku mojego zakupu mikansa, bo tak jak mówię, obie te rośliny bardzo lubię i jestem szczęśliwa, że są w moim domu, w mojej kolekcji, ale myślę, że łatwo też niestety w tym momencie o rozczarowanie i w tym momencie kończymy z rośliną w kolekcji, której nie chcemy i jednocześnie wydajemy na nią pieniądze, co nas znowu oddala od tego celu, można powiedzieć, pierwotnego, więc szczególnie jeżeli na przykład ta niedostępność jest związana z tą sferą bardziej finansową, to powiedziałabym, lepiej się wstrzymać, odłożyć środki i poczekać, bo być może ta dostępność się zwiększy, ceny trochę się zredukują i akurat będziesz sobie w stanie pozwolić na tę najbardziej wymarzoną roślinę na swojej wishliście. Jeżeli komuś marzy się Philodendron Spiritus Sancti w wersji z wariegacją, to myślę, że zdecydowanie powinien szukać zastępstwa, bo chyba jest obecnie na świecie taki jeden czy dwa egzemplarze, ale jeżeli chodzi o Spiritus Sancti, to jest on już w TC, jest już namnażany in vitro i myślę, że też w najbliższym czasie będziemy coraz więcej widzieli tych sadzonek gdzieś najpierw pewnie na Instagramie, a potem pewnie pojawią się oferty sprzedaży. Jestem ciekawa, jakie Wy błędy popełnialiście przy realizacji swojej wishlisty. Podzielcie się swoim doświadczeniem w komentarzu. Sekcja komentarzy to jest w ogóle absolutnie miejsce warte odwiedzenia pod każdym filmem. Ja Wam bardzo chciałam podziękować, jak wspaniałą tworzycie społeczność. Polecam zerknąć nie tylko pod tym filmem, ale pod każdym filmem na kanale, który oglądasz. Tam naprawdę jest zazwyczaj mnóstwo bardzo, bardzo przydatnych, praktycznych wskazówek. W myśl zasady, że nikt nie wie wszystkiego, ale każdy z nas wie tyle, że wspólnie potrafimy zgromadzić naprawdę sporą dawkę wiedzy i tam w tych komentarzach można naprawdę dokopać się do super przydatnych informacji. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę pod filmem, jeżeli Ci się podobał. Możecie udostępnić ten film komuś znajomemu. Ja Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego zielonego i do zobaczenia w kolejnym z filmów. Pa, pa! A dla tych, którzy zostali do końca, jak zwykle bonus. Haworcja niestety nie przetrwała tej zimy z zupełnie nieznanych mi przyczyn. Postanowiła zgnić, pomimo że nie była mocno podlana. Także taka zagadka, dlaczego tak się wydarzyło. Ale niestety odnotowałam taką stratę tej zimy. Bardzo mi przykro. Natomiast plusem tej całej sytuacji jest taki, że jest to roślina bardzo łatwo dostępna, niedroga. I jeżeli tylko poczuję, że mocno mi jej brakuje, to bez problemu większego będę mogła ją po prostu
odkupić i uzupełnić kolekcję o nowy egzemplarz. Także żegnamy. Żegnamy Haworsję. Jeżeli Ty notujesz jakieś straty w swojej kolekcji, nie czuj się źle. Każdy, absolutnie każdy ma takie momenty. Po prostu nie każdy je pokazuje. Jeszcze raz, kochani, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.